Spotkały się dwie drużyny, które potrzebują punktów jak tlenu. I padły bramki. Mogę podsumować w ten sposób, że przegraliśmy mecz, który był nie do przegrania. I tak bym to skomentował. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w taki sposób stracić bramki, mając w tym momencie przewagi liczebne zawodników i popełniając takie błędy, jak pan nie widzieli, bo to nie były błędy, tylko jak ktoś kiedyś mówił, wielbłądy.